Jesteśmy dzisiaj na tym spotkaniu, którego efektem będzie podpisanie listu intencyjnego związanego z współpracą właśnie Gminy Miejskiej Dzierżoniów oraz Funduszu. Ja myślę, że za chwilkę Pan Prezes parę zdań powie na temat swojej działalności, jak Fundusz ma funkcjonować, jak ta współpraca by wyglądała. Ja jestem przekonany, pewien, że po nawiązaniu tego kontaktu dzisiejszego te nasze działania się zacieśnią jeszcze bardziej. Będziemy mieli łatwiejszy kontakt, będziemy mieli więcej informacji, co za tym idzie. Nasi przedsiębiorcy będą mieli możliwość korzystania z tych instrumentów, które ma marszałek województwa, województwo dolnośląskie. Wszystko to się nazywa regionalne, wrocławskie. Mam nadzieję, że po podpisaniu tego listu zbliży się także ta forma działalności dodzierżoniowej. Będziemy mogli z tego korzystać na zasadach bardzo jasnych i przyjaznych. Także bardzo się cieszę, oddaję głos Panu Prezesowi, żeby Pan na temat DFR-u kilka może zdań powiedział. Przede wszystkim dziękuję Panu Burmistrzu za zaproszenie, dziękuję Państwu. Faktycznie Dolnośląski Fundusz Rozwoju jest to instytucja, która ma wspierać przedsiębiorczość na terenie całego Dolnego Śląska. Kilka słów historii. Dolnośląski Fundusz Rozwoju odziedziczył środki, które były używane jako program unijny poprzedniej perspektywy, nazywane roboczą inicjatywą Jeremy. W ramach tego województwo wsparło w ostatnim okresie programowania blisko 6 tysięcy przedsiębiorstw za pomocą pożyczek i poręczeń, instrumentów poręczeniowych. Także te doświadczenia w regionie są. Po realizacji tego programu Zarząd Województwa podjął decyzję o kontynuowaniu tego typu wsparcia jako wsparcia efektywnego i te pieniądze, które były zainwestowane w przedsiębiorstwa w poprzedniej perspektywie, wracają i wracają w takiej formule, że zarządzającym tymi pieniędzmi właśnie jest Dolnośląski Fundusz Rozwoju. Jesteśmy na początku drogi, dlatego że mimo że spółka otrzymała to zadanie, zostało powierzone w marcu zeszłego roku, to już od lipca udzielamy realnie wsparcia. Wsparcie jest realizowane za pomocą sieci pośredników, regionalnych pośredników finansowych, czyli DFR planuje te produkty, organizuje proces, ale wybiera pośredników. Często to są pośrednicy, instytucje otoczenia biznesu, które z tymi przedsiębiorcami na co dzień mają do czynienia, realizują różne programy wsparcia. Dzięki temu są blisko tych przedsiębiorców, znają ich potrzeby i myślę, że dlatego jestem pewien, że ten sukces tutaj odniesiemy. Instrumenty zwrotne to jest nowa rzecz w naszej tutaj wsparciu regionalnym, w tym sensie, że mam za to kilka lat. W przeciwieństwie do tych instrumentów bezwrotnych dotacji, których się przyzwyczailiśmy. I jak pokazuje doświadczenie, są teoretycznie, czy w dużej części bardziej efektywne, bo z 405 milionów, które były przeznaczone w województwie dolnośląskim, wygenerowaliśmy akcji kredytowej na ponad 800 milionów. To oznacza, że ten pieniądz powraca, pracuje kolejny raz, może być reinwestowany i też osiągamy pewną dźwignię finansową. Dlatego stąd te decyzje, stąd kontynuacja i nie ma nic lepszego jak dotarcie z tą informacją do gminy. Tutaj właśnie się rejestrują te najmniejsze podmioty, tutaj Państwo się stykacie z tymi problemami i mamy taki ambitny plan, że nie tylko będą to produkty oferowane, będzie to wsparcie, ale też chcielibyśmy wspólnie z gminami pełnić taką rolę edukacyjną, bo dzisiaj wśród MŚP tylko 30% firm korzysta z tego wsparcia zewnętrznego. Oczywiście są bariery instytucjonalne, bariery takie psychologiczne, ale myślę, że możemy wspólnie realizować właśnie z gminami, z miastami ten program edukacyjny, informacyjny i im więcej tego typu dobrych inicjatyw z samorządem, tym lepiej się ten program będzie rozwijał. Niedługo, za jakiś czas, za kilka lat skończą nam się dotacje i realnie te środki będą miały szansę oddziaływać w sposób jeszcze wieloletni, więc to jest ambitny plan, początek drogi, będziemy wspólnie, myślę, z samorządami ustalać tą drogę, ale przede wszystkim też chcielibyśmy zaangażować w tą dyskusję przedsiębiorców,
jesteśmy gotowi na spotkania. Jeżeli Państwo nas zaprosicie jako DFR, chętnie będziemy organizować różnego rodzaju dyskusje. Będziemy też informować przedsiębiorców za Państwa pośrednictwem co do tego, jakie nowe produkty wdrażamy, z czego mogą skorzystać przedsiębiorcy. Mam nadzieję, że właśnie też lokalnie Fundusz Dzierżoniowski też włączy się w te działania. Bardzo nam na tym zależy, żeby był taki efekt synergii i wspólnego działania. Tak jest. Bardzo dziękuję Panie Prezesie. Ja przypomnę tylko, że w Dzierżoniowie, w samym mieście Dzierżoniów jest ponad 4200 podmiotów gospodarczych. To właśnie są te małe i średnie przedsiębiorstwa i mikro nawet, bo jednoosobowe. Tych oczywiście dużych jest te, może nie kilkanaście, kilka, bo to są raczej te firmy strefowe. Ale to jest zupełnie inna półka, tak powiem, tej przedsiębiorczości. My dzisiaj rozmawiamy o tych mikro, małych i średnich. Jeżeli w Dzierżoniowie jest 4200, to myślę, że w powiecie dzierżoniowskim, na całej ziemi dzierżoniowskiej około 10 tysięcy i to jest właśnie ta grupa przedsiębiorców, do których chcemy trafić. Powiem, że my jako Dzierżoniów, no oczywiście staramy się zawsze wychodzić naprzeciw przedsiębiorczości od momentu przygotowania planów inwestycyjnych, planów zagospodarowania przestrzennego, bo jeżeli jest sygnał od przedsiębiorców, że chcieliby coś zmienić w tych planach, że lepiej będzie im się inwestowało, jeżeli jakieś zmiany nastąpią, to tutaj jak automatycznie takie zmiany, jeżeli to jest zgodne z prawem, dokonujemy. Staramy się, tak powiem, tego przedsiębiorcę, który się zgłasza, że chce tu zainwestować, chce się rozwijać, trzymać na siłę. My nie chcemy go wypuścić, żeby nie wyszedł poza Dzierżoniów, poza powiat dzierżoniowski, bo zależy nam na tym, żeby po tym okresie naprawdę trudnym lat 90., gdzie przedsiębiorczość się załamała w Dzierżoniowie, czy przemysł się załamał, teraz jest odbudowywany dosyć powoli, może nie powoli, tylko tak systematycznie i nie chcemy, żeby to się załamało, chcemy, żeby ten rozwój ciągle następował. Na pewno warunki do inwestowania w Dzierżoniowie się poprawią za chwilę. Myślę, że po zakończeniu zimy w marcu, kwietniu ruszy budowa obwodnicy Dzierżoniowa, więc to będzie taki naprawdę impuls potężny, bo obwodnica, która będzie łączyła kierunek drogi 382 przed Dzierżoniowem od strony Świdnicy i zakończy się przed Ząbkowicami. Będzie biegła przez strefę ekonomiczną, przez te tereny przemysłowe, ale również między Bielawą, Wieszycami, Dzierżoniowem, gdzie też będą mogły powstać nowe tereny inwestycyjne. Spowoduje to, że na nasz teren naprawdę napłynie większa ilość, jeszcze większa ilość tych inwestorów. To jak komunikacja jest ważna, to widać po otwarciu drogi Dzierżoniów-Łagiewniki. Tej drogi jak nie było, jak była w stanie agonalnym, widzieliśmy, że nie za bardzo inwestorzy w ogóle chcieli rozmawiać, no bo kto by chciał swój biznes lokować w miejscu, gdzie ciężko w ogóle dojechać. Teraz wiemy już, że też linia kolejowa będzie rewitalizowana tutaj od Dzierżoniowa do Jaworzyny Śląskiej, spowoduje to, a też ze Świdnicy do Wrocławia będzie kierunek jeszcze szybszy, też zmodernizowany, więc naprawdę tutaj nasz rejon się na te inwestycje również otworzy. Jak najbardziej mamy instytucje biznesowe i Państwo jako ten taki koordynator będziecie pracowali z Funduszem Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego, ale też z Agencją Rozwoju Regionalnego AgroREG, która też ma swoją filię u nas w Dzierżoniowie w inkubatorze przedsiębiorczości. Naprawdę tutaj ja jako burmistrz miasta Dzierżoniów będziemy promowali mocno te tematy biznesowe. Pani prezes na pewno też, AgroREG również. Będziemy starali się wręcz docierać bezpośrednio do przedsiębiorców, nie czekać na kontakt z ich strony i myślę, że przyniesie to korzyści przede wszystkim dla mieszkańców Dzierżoniowa, dla biznesmenów, dla pracowników. Oczywiście pośrednio dla miasta, no bo wiąże to się z podatkami, z opłatami, które wpływają na koniec do budżetu miasta. Więc myślę, że tutaj można by na temat biznesu rozmawiać często i długo. Ja już zapraszam teraz pana prezesa i tutaj państwa na spotkanie, na koktajl przedsiębiorczy, który się odbędzie za tydzień w piątek w Ośrodku Kultury. Jest to taka cykliczna, coroczna impreza, gdzie staramy się podsumować wspólnie z przedsiębiorcami rok poprzedni i omówić plany na rok przyszły. A te plany są naprawdę dosyć szerokie. Oczywiście prezentacje dzierżoniowskie w nowej formule będą w maju w tym roku. Będę też chciał zaprosić na te prezentacje
na ten blok przedsiębiorczości, biznesu województwa pana Przybylskiego, ale też miałem przyjemność w ubiegłym tygodniu rozmawiać z panem hetmanem w Czechach, w pardubickim kraju. Myślę, że też tutaj Hradec Kralówecki, trudna nazwa, kraj. Też postaramy się pana hetmana ściągnąć, żeby ten Dzierżoniów był takim ośrodkiem, załóżmy, wymiany kontaktów, informacji i mam nadzieję, że przez to staniemy się takim jednym z ważniejszych ośrodków przemysłowych, biznesowych, gospodarczych na Dolnym Śląsku. Więc myślę, że tyle, jeżeli chodzi o już te takie rozmowy, przedstawianie przez nas tematu. Jeżeli pan prezes pozwoli, to byśmy podpisali teraz ten list intencyjny. Zaraz sobie będziemy gratulować. No to cóż, dziękuję bardzo. Współpraca nam się na pewno. Na pewno, dziękuję bardzo, że jesteśmy otwarci.